Co, już nagrywamy? Dobra, to... Witam Państwa serdecznie z Białegostoku, w którym jesteśmy świadkami niezwykłych, nietypowych zdarzeń. Prezydent miasta Białegostoku zdołał przepchnąć ustawę, w myśl której do domów zwykłych, szarych mieszkańców wprowadzają się studenci, zajmując ich miejsce, stołki, fotele i miejsca pracy. A ponadto zwykli mieszkańcy zasiedlają od tej chwili, od kilku dni, akademiki. Czy nie uważa Pani, że to była zbyt pochopna i nieprzemyślana decyzja? Tak, sądzę, że był to bardzo dziwny pomysł. Pomysł, który nie ma żadnego uzasadnienia w potrzebach naszego miasta. Sądzimy, że można by było tą sytuację rozwiązać inaczej. Jest to pomysł po prostu zły, właśnie nieprzemyślany i być może został znaleziony w kinder niespodziance. W ogóle, co za debil to wymyślił? Pan prezydent. Możemy jeszcze raz? Chcielibyśmy spytać o to, co pani sądzi o ustawie, która została w tym roku przepchnięta, ażeby z osiedla Bacieczki TBS wysiedlać całe rodziny na rzecz tego, żeby zamieszkali tam studenci. Prawdę mówiąc, to ja nie słyszałam o tym, ale żeby na Bacieczkach zamieszkali studenci, tak. Ale co, w jakich domach? W tych domach mieszkalnych, w budynkach, w blokach. Bacieczki, czy za daleko od centrum? Tak, bardzo daleko. Chcą tam. Słyszeliśmy, że ponoć tak. No to ja po prostu jestem za tym, tak jak studenci no, przegłosują, czy zechcą, czy tego. To ja będę też za studentami. W tym roku został przepchnięty projekt ustawy, w myśl której z osiedla Bacieczki TBS mają zostać wysiedlone całe rodziny? Nie jestem siedlec, nie jestem z Białegostoku, przyjechałam z Warszawy, także, także nie orientuję się. Co pan o tym myśli? Bardzo dobrze. Naprawdę? Naprawdę. Niech mieszkają studenci, zgadza się? Co ja o tym sądzę? No moim zdaniem nie jest to dobre, tak? Bo jednak rodziny te mogą tam mieszkać już od jakiegoś czasu. Studenci no, powinni sobie szukać no, inne miejsce, no Boże, rodziny tak mieszkają może przez całe życie tam, no i nie, to jest zły pomysł. Myślę, że będzie za mało studentów, żeby zasiedlić tamte osiedle. Tym bardziej, że nic demograficzny w tej chwili się zaczyna wchodzić, nie? Nie martwią się tym Państwo zanadto. Studia mamy za sobą. Mamy za sobą studia. Jesteśmy za akademikami. Tak samo. Za własnymi mieszkaniami. Najlepsze jest życie w akademiku. To miasteczko studenckie, to kampusy powstają przy Ciołkowskiego, a tam nie widzę potrzeby. Właśnie spytamy kilku obiurzonych nauką i wiedzą studentów o to, co myślą na temat tego niezwykłego, zaskakującego zdarzenia. Dzień dobry, jak się pan nazywa? Nazywam się Radosław Hajduczenia. I proszę mi powiedzieć, co, jak panom się tutaj studentom mieszka? No powiem panu, że no, lekko nie jest. Lekko nie jest. Są problemy z zaopatrzeniem się w podstawowe artykuły. Na przykład tutaj do tego monopolowego już czekam ponad 3 minuty. I powiem panu, że naprawdę ksero już szybciej działa tutaj u nas w miasteczku. W ogóle jest za mało tych sklepów monopolowych. Powiem panu, że ostatnio wybudowano nowych 17 sklepów. 17 sklepów? I wszędzie są kolejki, proszę pana. Już naprawdę na auli jest sklep monopolowy, ale tam nie chodzę. Ale... Na każdym rogu są. Są 4 sklepy tematyczne, jest Wyżygali Bymy, Hardcore Piwo i z pianką i bez pianki i zwracam, bo jestem uczciwy. Takie są nazwy tych sklepów, ale nazwy są lepsze od tych sklepów, bo są kolejki, proszę pana, są wszędzie kolejki i na metach są kolejki. Da pan wiarę, że na metach są kolejki? Naprawdę? Widział pan kiedyś na mecie kolejkę? No, chyba że w Suwałkach. Dobrze, przepraszam, ale proszę mi powiedzieć, czy nie żal panu tych wszystkich wysiedlonych rodzin, które ustąpiły ze swoich lokali, ażebyście wy, studenci, mogli w nich mieszkać? Przepraszam, ale moim zdaniem 10-osobowa rodzina w akademiku to zbyt wiele. No Wojtek, to jeszcze jest na 10 piętrze akademika jeden monopolowy. Przepraszam, ale mógłby pan mi odpowiedzieć na pytanie, które panu zadałem? Nazywam się Radosław Hajduczenia. W tej chwili naszym celem jest przeprowadzenie rozmowy z prezydentem Białegostoku, panem
Truskolaskim. Łączymy się z naszym korespondentem w Mońkach. Halo, Marku, jesteś tam? Halo, halo, Arturze, jestem, jestem. Halo, halo, Marku, dlaczego masz taki sam głos jak ja? Ponieważ obok mnie siedzi pan prezydent i nie chcę, żeby samotnie czuł się jak idiota. Dzień dobry państwu. Czy nie uważa pan, że ta decyzja, którą pan podjął, była nie do końca przemyślana? Halo, Marku? Przepraszam za problemy z połączeniem. Niestety zostało ono zerwane. Jak widać, do Moniek ten kabel był za krótki.